Puzzle Wiary to podcast o Bogu, Człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem Dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Szołek. Witam Cię Pawle. Witajcie, witam Cię. Paweł jest liderem zespołu Paw. Właśnie jesteście po nagraniu najnowszej płyty, Która, której tytuł, album brzmi? Najważniejszy. Powiedz mi dwa słowa, kiedy jest premiera. Będziemy właściwie jakoś tak zbieżnie nagrywamy podcast i go będziemy publikować, więc może gdzieś was można usłyszeć. Będą jakieś koncerty. Premierę mieliśmy 10 października, czyli już jesteśmy po. Czyli wczoraj. Premierze. Tak, tak. Kiedy nagrywamy to, to, to dokładnie wczoraj była premiera. No i co? No zapraszam, żeby sobie gdzieś tam to znaleźć, posłuchać. Pewnie będziemy wrzucać tak po kolei te, te utwory, nie wszystko będzie w sieci od razu. A jeśli chodzi o jakieś koncerty, to na razie mamy jeden 23 listopada w Krakowie. W ósmym liceum ogólnokształcącym. Nie wiem, czy to będzie otwarte. Na pewno jest to jakieś spotkanie młodzieży oazowej, nie tylko, archidiecezji krakowskiej. Więc nie wiem, jak tam będzie z dostaniem się, ale ma to być całonocna adoracja, taka noc Nikodema. Więc bardzo ciekawe też wydarzenie dla, dla młodych ludzi. Wiesz, kiedy zacząłeś to mówić, to zacząłem się zastanawiać, czy ja właściwie zadałem pytanie, bo temat naszego dzisiejszego spotkania to jest modlitwa uwielbienia. I ja zapytałem o to, kiedy będzie najbliższy koncert. I czy to właściwie, to, to, czy to jest słuszne? Czy raczej powinienem pytać, kiedy jest najbliższa modlitwa, czy kiedy jest najbliższe uwielbienie? No, tro, trochę jest tak, że się tak przekomarzamy trochę z tym słowem, bo, bo wiadomo, że słowo koncert... Yy... No jest takie u, używane bardzo często w kontekście muzyki. Y, I trochę ciężko to inaczej nazwać, więc, więc mówi się koncert uwielbienia, modlitwa uwielbienia. Y, no ro, różne są. Y, no, różnie ludzie podchodzą do tego. Ja staram się mówić nawet wczoraj na premierze. Właśnie powiedziałem na końcu, że nie gramy bisów, bo to nie jest koncert. <śmiech> 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 Więc staramy się zawsze, żeby to była taka naprawdę modlitwa od początku do końca, całe wydarzenie, żeby być w duchu modlitewnym. No ale. Nie jakby nie chcę komuś mówić, że nie może mówić, że to jest koncert, czy, czy, czy że trzeba to nazywać inaczej. Dla nas jest to modlitwa, tak, jest to modlitwa uwielbienia. Na pewno nie chodzi nam o jakiś koncert, o, o jakieś brawa aplauzy. Bardziej nam chodzi o to, żeby ludzie, którzy są na tym wydarzeniu, mogli się jakoś zbliżyć do, do Jezusa. I, I to jest yy, najważniejsze. A a tam, czy ktoś będzie to nazywał koncertem, czy, czy będzie się fascynował pianistą, którego mamy, to już... To nie. jest pewne i oczywiste. Tak, ja, tak, ta, to już trochę nie od nas zależy. Nie? Paweł, gdybyś miał zdefiniować, czym jest modlitwa uwielbienia, to co byś powiedział? Jaka jest twoja pierwsza odpowiedź? To jest zachwyt Jezusem. To, 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 to jest mówienie o Nim. To jest myślenie o nim, o tym, jaki on jest, kim on jest. E, oczywiście mówię o Jezusie, bo, bo jest on nam, przez to, że jest człowiekiem, jest Bogiem, jest on nam najbliższy z Trójcy, ale oczywiście chodzi tu też o Ojca i o Ducha Świętego, więc e, jakby mówię w pierwszej kolejności zawsze o Jezusie, bo, bo jest nam, naj, no, no jakoś tak chyba najłatwiej jest nam go uwielbić e, przez to, co dla nas zrobił na krzyżu i i przez to, że mamy o nim bardzo dużo informacji w Ewangelii, i dużo tych informacji naturalnie prowadzi nas do, do zachwytu nad nim, kim on jest. Więc yy, tak nie wiem, czy to jest krótka definicja. Nie musi być krótka, muszę ją rozbudować. <laughs> ale ale tak, tak na to patrzę i, i, i to jest dla mnie modlitwa uwielbienia. Yy, ale. No, mamy też modlitwę uwielbienia w Starym Testamencie, kiedy Jezusa jeszcze nie było objawionego ludziom i światu, a jednak ta modlitwa już wtedy trwała i, i się modlono i psalmami, i, i byli muzycy zatrudniani w świątyni, więc generalnie ta modlitwa trwa już bardzo długo. A powiedz proszę, bo wiesz, jeszcze spróbuję do tego wrócić, ale są takie osoby, które mają powściągliwość wobec modlitwy uwielbienia z różnych względów. Natomiast to nie jest treść mojego pytania. Treścią mojego pytania jest to, gdybyśmy opowiedzieć o, ty, o modlitwie uwielbienia, jak ona powinna wyglądać, to, to co byś powiedział, jakbyś właściwie, jak to jest, jak to, od czego zaczynamy, co się dzieje? Ja, ja zawsze mam w sobie takie y, dwie płaszczyzny, jeśli chodzi o uwielbienie. Jedna to jest y, związana z pewnym nabożeństwem, czyli z, z wydarzeniem: że jest zespół, jest muzyka, są pieśni, ludzie są włączani w te pieśni, śpiewają je i, i to jest y, jakiś rodzaj modlitwy uwielbienia, ale też jest to codzienne życie. Czyli ja nie muszę śpiewać pieśni, żeby uwielbiać Boga. Ja mogę zrobić coś, wejść do pokoju i się modlić. To też jest aktem uwielbienia, czy zrobić coś dla drugiej osoby bezinteresownie. To też jest uwielbienie. Więc we mnie jest takie rozgraniczenie na to, co jest pewnego rodzaju nabożeństwem czyli modlitwą uwielbienia, gdzie, gdzie rzeczywiście spotykamy się ze sobą. Jest jakiś zespół, który to prowadzi. Hmm. Oczywiście nie jest to stricte nabożeństwem, przynajmniej na razie, hmm. <noise> e, bo wiem, że są też takie pomysły, żeby, żeby modlitwa uwielbienia była y, jakoś nazwana y, liturgicznie, ale no, no nie jest na ten moment. E, ale uwielbienie no, to jest po prostu codzienność, to, jest, y, to są nasze wybory: no, albo y, uwielbiamy Boga, albo nie. <noise> I, 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 I zawsze we mnie jest coś takiego. Nie? O czym do, konkretnie rozmawiamy? Czy, czy właśnie rozmawiamy o tym, o tym wydarzeniu, czy rozmawiamy po prostu o codzienności, gdzie, gdzie, gdzie możemy myjąc naczynia po prostu uwielbiać Boga, a, a nam się nie chce tego robić, albo no, wiadomo jak jest. To ja doprecyzuję moje pytanie. Chodziło mi o to nabożeństwo. Jak powinno to nabożeństwo uwielbienia wyglądać? Tak naprawdę różnie, bo, bo też yy, ludzie, którzy go tworzą, też są różni, mają różną historię, yy, z różnych miejsc pochodzą. Yy, więc jeśli chodzi o moje doświadczenie, yy, ja nawróciłem się 14 lat temu, w 2010 roku, i, i mojemu nawróceniu towarzyszyła też modlitwa uwielbienia. Byłem na wydarzeniu, yy, na takich rekolekcjach. Która się nazywały Strefa Chwały. Dzisiaj to jest festiwal, wtedy to były rekolekcje dla artystów, muzyków, nie tylko, bo też malarzy, rzeźbiarzy. To, to sporo nas było takich artystycznych ludzi tam. Ja tam doświadczyłem pierwszy raz w życiu tego, że Jezus jest rzeczywiście żywy, że jest realny, że, że to nie jest jakaś postać historyczna tylko, ale że jest to ktoś, kto ma realny wpływ i żyje tu i teraz. I rzeczywiście zostałem dotknięty przez niego wtedy. I to było ciekawe, że właśnie tam było uwielbienie. Ja nie, nie wiedziałem, o co, to, o co w tym chodzi. W ogóle byłem pierwszy raz na, na, na tego typu wydarzeniu. Ludzie podnosili ręce, tam, tam wtedy byli, prowadzili to w ogóle bracia franciszkanie z Bronxu. I Dużo muzyki, jakieś tańce, właśnie podnoszenie rąk, modlitwa w językach. No dla mnie to było totalnie nowe doświadczenie. Nie wiedziałem, co o tym myśleć w ogóle. Mimo, że w kościele byłem od zawsze, to, to czegoś takiego nie doświadczyłem. I poniekąd było to dla mnie dziwne. Takie. Nikt mi nie wytłumaczył o co chodzi, więc czułem się taki, że o co chodzi. Ale z drugiej strony czułem taki głęboki pokój w tym, w tym wszystkim i taką zaciekawienie, co to jest, czemu ci ludzie tak robią. No i to było ciekawe, że, że właśnie tam była modlitwa uwielbienia. I tam też podszedł do mnie taki człowiek, taki Marek, który miał jeden cel. Bycia na tych rekolekcjach, żeby zwerbować muzyków do swojej wspólnoty, bo mu brakowało muzyków do zespołu wielbienia we wspólnocie Nowej Jerozolim, tutaj też w Krakowie. I on miał jeden cel, właściwie, żeby po prostu tych ludzi gdzieś tam złapać. I zapytał mnie wprost, czy chciałbym dołączyć. I dla mnie też to był taki znak od Boga na dalszą drogę, nie? że doświadczyłem czegoś. I Bóg mnie nie zostawił samego z tym doświadczeniem, tylko od razu dał mi wspólnotę, od razu dał mi ludzi, którzy właśnie mieli to doświadczenie, którzy uwielbiali Boga. I od razu wskoczyłem do służby uwielbienia, i od tamtego czasu, w sumie od 14 lat, zajmuję się tą, tą sferą w kościele, czyli, czyli tą, tą modlitwą uwielbienia. I przez te 14 lat, tak naprawdę, ja nie wiem, czy ja wiem, jak to powinno dobrze wyglądać. Cały czas się uczę, cały czas patrzę na to wszystko, jak to wygląda i w różnych wspólnotach. Niektóre rzeczy są dziwne, niepokojące, mi się nie podobają. Niektóre są super. Myślę, że to, to co się dzisiaj dzieje w kościele. Co jest dla mnie też takie dobre, że Kościół się przygląda temu bliżej, i, i, i myślę, że potrzebujemy też jako wspólnoty, niektóre bardzo świeże, jakieś listy, może zasad, właśnie czegoś, co, co by uporządkowało tą modlitwę w Kościele, bo, bo myślę, że z jednej strony jest piękna i są niesamowite rzeczy się dzieją, a z drugiej strony myślę, że jest sporo nadużyć nie? i takich możliwości do tego, żeby, żeby gdzieś tam nadużywać, czy charyzmatów, czy, czy w niewłaściwy sposób. Yy, pewne rzeczy wypowiadać czy, czy kontrolować, czy no, no jest to taka sfera, jest się na scenie, jest się widocznym, jest dużo pokus na pewno związanych z tym, że, że jest się gdzieś tam z przodu, na froncie. Więc myślę, że to, co, o co ja się też, też modlę i, i, i chciałbym, żeby to, to naprawdę było, żeby Kościół jakoś zareagował i żeby, wiem, że to często w Kościele trwa długo, zanim, zanim coś zostanie dobrze rzeczywiście zbadane, ale myślę, że to by dobrze uporządkowało tą, tą sferę uwielbienia w Polsce i, i wielu wspólnot, które, dla których uwielbienie jest po prostu ważne, nie? A też myślę, jeszcze kończąc, już ten wątek, że to, co obserwuję, to to, to że ta muzyka też kulturowo ma niesamowity wpływ na młodych ludzi i, i to pociąga młodych ludzi. Więc szkoda by było po prostu to zupełnie zaorać przez to, że ktoś gdzieś nadużywa czy, czy popełnia jakieś błędy. Bo naprawdę, jest to narzędzie, które przyprowadza mnóstwo ludzi do, do kościoła. Paweł, ale daj mi szkielet. Daj mi szkielet tej modlitwy. <laughs> Jakby wyobraź sobie, że nigdy nie byłem na takiej modlitwie i chciałbyś mi o niej w trzech słowach opowiedzieć. Gdzieś idę, coś się dzieje, co się dzieje. Co się dzieje? Tak naprawdę, dzieje się bardzo prosta rzecz. Dzieje się to. Nie wiem, czy słyszałeś też jakieś pieśni uwielbieniowe, czy, czy słuchasz tego typu muzyki. Te pieśni są zbudowane z reguły na Słowie Bożym, przynajmniej w wielu procentach. One się opierają o Słowo Boże, więc tak naprawdę wyśpiewujemy Słowo, które jest żywe, które jest skuteczne. I które ma moc nas dotykać. I, i dla mnie to jest niesamowite, że, że właśnie przez taką pieśń, kiedy my rzeczywiście włączamy się w to razem, yy, razem z innymi ludźmi, to że tworzy się taka niesamowita atmosfera tego, że Jezus jest najważniejszy i że to On jest w centrum teraz. I że śpiewamy o Nim yy, z mojego doświadczenia, Wynika, że bardzo łatwo skupiając się na Jezusie, na Bogu, na tym, jaki on jest, bardzo często to, co gdzieś tam w nas się dzieje, co przeżywamy, co jest dla nas jakieś trudne, problematyczne, nagle staje się trochę mniejsze przy Wielkim Bogu. I to jest też takie niesamowite doświadczenie tego, że kiedy zdajemy sobie sprawę właśnie podczas uwielbienia Jaki jest Jezus? Że On jest yy, niesamowitym sługą, że jest wierny Ojcu aż do końca, że yy, pochyla się nad słabym, nad kimś, kto nie ma wartości w oczach świata, że yy, ma moc yy, uzdrawiania, uwalniania, że, że z jednej strony jest wielki, z drugiej strony jest mały, <grym> yy, albo sam się umniejsza. Yy, no to po prostu nagle to wszystko, co, co przeżywamy, jest staje się trochę mniejsze. Nie mówię, że nieważne, bo to nie o to chodzi, że, że teraz idziemy na modlitwę uwielbienia i wszystkie problemy znikają. To, to, to tak nie jest i nigdy nie będzie, ale, ale wychodzimy z taką świadomością, że jest ktoś, kto jest większy, kto, kto ma moc uczynić wielkie rzeczy w naszym życiu. No, a przede wszystkim dla mnie yy, też jest to, że, że, że widzę, jak Duch Święty też jest obecny na takich spotkaniach, gdzie, gdzie rzeczywiście, kiedy gromadzimy się, uwielbiamy Jezusa, to Duch Święty przychodzi. Yy, widzę, że to jest mu miłe, kiedy rzeczywiście zwracamy się razem do Jezusa. I zaczyna działać po prostu, zaczyna coś robić, jakąś pracę w naszych sercach. Mam ma mnóstwo świadectw, gdzie ktoś został dotknięty, gdzie na przykład podczas takiego uwielbienia jedna osoba płakała, całe uwielbienie. I, i, i potem do mnie podeszła i właśnie mówi, że, no, że coś niesamowitego się działo, że nie, nie była w stanie śpiewać, ale po prostu te treści ją tak dotykały, że, że czuję tak, takie uwolnienie nie, od tak. pewnych rzeczy. I, no, i dla mnie to jest niesamowite, po prostu. Chcę to robić. Też, też chcę, właśnie, tworzyć nowe pieśni, bo dużo, dużo tych pieśni mamy z zagranicy. Mhm. I, I dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy też mieli swoje polskie pieśni. Mamy ich trochę, ale chciałbym, żeby było więcej, dlatego też je tworzę i, i, i cieszę się z tego, że, że no, mogę być w tym. Paweł, to zadam Ci trochę inne pytanie z innej perspektywy. Czym się różni modlitwa wielbienia, modlitwa śpiewem od modlitwy śpiewem samym, czy, czy modlitwy śpiewem liturgicznym? Ja myślę, że tak naprawdę nie różni się niczym. W sensie, że ta, tak samo jak w śpiewie liturgicznym możemy wychwalać Boga i, i Doświadczyć naprawdę i piękna samej muzyki, i piękna melodii, i piękna harmonii. Tak samo w modlitwie uwielbienia możemy tego doświadczyć. Myślę, że to co charakteryzuje modlitwę uwielbienia. Odróżnia ją w pewien sposób od innych modlitw, jest to, że jest bardzo spontaniczna, i że jest w niej dużo takiej wolności i swobody, że, że... I mówisz tutaj o swobodzie grania i śpiewania, tak, czy o tak. tych wszystkich częściach, że no zwykle ktoś prowadzi tą modlitwę uwielbienia? Tak, że... zwykle ktoś prowadzi, ale też na przykład na naszych wydarzeniach sporo jest takich improwizowanych momentów. Mamy jakieś pieśni, mamy sedlistę, ale dużo się dzieje pomiędzy mhm. różnej modlitwy. Jesteśmy staramy się być wrażliwi na to, co, co Bóg chce działać w danym czasie, w danym miejscu. I mamy wszyscy taką wrażliwość na to, więc różne rzeczy się dzieją. Czasem to są spontaniczne refreny, czasem wierzymy, że Bóg w jakiś sposób chce przyjść do jakiejś osoby, i też staramy się w ten sposób służyć i to odbierać od, od Boga, uczyć się też, weryfikować to, czy to rzeczywiście Boży Duch, czy to gdzieś tam nasze wyobrażenia i myśli. Więc myślę, że to to. Co w jakiś sposób może odróżniać to, że to jest nowoczesne i że jest spontaniczne, że, że bardzo dużo elementów jest spontanicznych, ale nie musi być. No też to nie jest tak, że to jest, że to musi być ten element. No bo w muzyce liturgicznej trochę sobie nie wyobrażam miejsca na, na jakiś spontan, nie? Jednak wszystko jest poukładane, jest pieśń od A do Z. No ale podejrzewam, że ktoś jest w stanie i w takiej muzyce też gdzieś coś zaimprowizować, gdzieś zrobić jakąś przestrzeń spontaniczną. My też jako wspólnota na przykład, jeśli mamy eucharystię, też korzystamy z pieśni liturgicznych i to nie jest tak, że, że, że wszystko musi być związane z muzyką tak zwaną worship, czyli uwielbieniową. Nie, no te, te, te liturgiczne pieśni też są piękne i, i nawet podczas uwielbienia czasem te, te pieśni liturgiczne, z pieśni liturgicznych korzystamy. Więc ciężko mi tak na, na gorąco... Powiedzieć o różnicach. No myślę, że trochę inny jest po prostu cel tych pieśni, tych modlitw. I. No. Kilkakrotnie wracałeś do takiego, do słowa uż, wspólnota, użyłeś mówiąc o modlitwie uwielbiania, mówiłeś o wspólnocie. Na ile właśnie ważna jest wspólnota w tej modlitwie uwielbiania, w tym, mówimy o tym elemencie i aspekcie, nazwałeś go nabożeństwa, nie, nie tego codziennego życia, prawda? Mhm. Y jak to, jak to wygląda, jak na to patrzeć? Czy można uwielbiać Pana Boga w taki sposób we dwo, dwie osoby, trzy? Czy, czy raczej jest tak, że ten, nazwijmy to, grupa ludzi, tłum, że to też jest ważne dla tej modlitwy? Ja myślę, że to zupełnie nie ma znaczenia. Myślę, że ta modlitwa jest dana Kościołowi po to, żeby się gromadzić, żeby yy, śpiewać razem. I jest to niesamowite narzędzie jedności nie? i takiego budowania jedności, bo śpiewamy treści razem, idziemy w jakimś kierunku razem, i myślę, że to ma niesamowitą wartość, ale to nie znaczy, że, że to musi być masowe. Ja, ja bardzo często biorę gitarę w swoim pokoju i, i się modlę sam, biorę sobie jakieś psalmy, wyśpiewuję. Zresztą wszystkie te pieśni, które są na, na pierwszej i na drugiej płycie zespołu Paw, to są pieśni, które powstały w pokoju, mm -hmm. <laughs> które powstały podczas osobistej modlitwy. I, yy, i myślę sobie, że yy, źle by było, jeśli ludzie, którzy są na scenie, uwielbialiby tylko na scenie. Yy, że, że dla mnie by było coś nie tak, nie? Jeśli ktoś nie, nie uwielbia Boga w czterech ścianach swojego pokoju, to potem ciężko jest coś udawać, nie wiem, jakoś próbować coś zrobić na scenie, kiedy to nie jest przepracowane w domu, kiedy rzeczywiście serce nie jest w tym. Dla mnie to jest bardzo ważne, nie? Żeby to było spójne, żeby, żeby to nie było... Takie, że ja w domu nic nie, z tym nie robię, a potem na scenie jestem gwiazdą uwielbienia. To, to, to jest dla mnie jakieś takie niepoukładane nie wtedy. Więc dla mnie to nie ma znaczenia, ile z osób. Też mieliśmy takie fajne doświadczenie rok temu. Jest takie wydarzenie Chwałamu I, i to jest wydarzenie uwielbieniowe i, i graliśmy. Prowadziliśmy uwielbienie na stadionie we Wrocławiu i tam było ponad 20 tysięcy ludzi, 25 tysięcy chyba tam było na stadionie. No i było to niesamowite doświadczenie, tak być, móc być na scenie, prowadzić uwielbienie dla, dla tylu osób. Ale dzień później graliśmy na Górze Świętej Anny dla, dla młodych, i tam było około 40 młodych ludzi. I to było też niesamowite wydarzenie. I, i, I tak to mi pokazało, że to w ogóle nie ma znaczenia zupełnie nie ma znaczenia, że, że jeśli możemy gdzieś grać, możemy gdzieś uwielbiać Boga, i chociaż jedna osoba coś doświadczy, jakoś zbliży się do, do Jezusa, no to, to znaczy, że było warto, przynajmniej dla mnie. No i o to, o to chodzi. Nie? Więc czy to jest pięć osób, 10 czy 20 tysięcy. To to może ciężej jest dla tych 20 tysięcy, bo trzeba dużo sprzętu. No. Tego się nie da zrobić małymi środkami, i, i to, to jest na pewno cięższe, ale nie powiedziałbym, że, że to uwielbienie dla 20 tysięcy było jakieś, nie wiem, fajniejsze, piękniejsze. Jakoś nie miałem tego w ogóle w sobie. Nie? Że... No ale poczekaj, gdyby to odwrócić i powiedzieć, uwielbienie z dwudziestoma tysiącami ludzi jest piękniejsze, bo jest nas więcej, jest silniejszy kościół, mocniejszy śpiew. No Jest to piękne, jest to piękne, ale to generalnie no, w uwielbieniu nie o to chodzi, żeby to był jakiś mocny kościół, <laughs> tylko żeby yy, dla mnie, żeby po prostu. Było więcej Jezusa w nas, nie, no bo może być uwielbienie na 50 tysięcy ludzi i tak naprawdę 90% tych ludzi jest tam nie wiadomo dlaczego i w sumie nic nie przeżyło i przyszli z ciekawości i nie wiem, ale to co mówisz na pewno jest niesamowite widzieć kościół, który uwielbia Jezusa, nie widzieć dużo ludzi, którzy jednym głosem śpiewają o tym, jaki on jest. Dla mnie było właśnie niesamowite to, bo chwilę wcześniej byliśmy z żoną na koncercie Dawida, podsiadły na, na śląskim stadionie, i tak sobie pomyślałem, kurczę, fajnie by było, jakby ten Dawid też czasem o Jezusie zaśpiewał, albo żeby takie wydarzenie masowe było na stadionie, i właśnie chwilę później było to, to chwała mu na stadionie, i, i to było też jedno z, z marzeń moich, żeby rzeczywiście móc uwielbiać na stadionie. Więc jest to na pewno niesamowite widzieć tych ludzi, ale chodzi o to, że to nie jest w niczym fajniejsze od jakiegoś małego uwielbienia. Myślę, że takie nawet w pojedynkę uwielbienie czasem ma moc zmienić więcej niż uwielbienie masowe nie, że ktoś doświadczy Boga i, i zrobi w pojedynkę tyle dobra, że głowa mała nie a, a, a po prostu był w swoim pokoju i, i uwielbiał Boga i zbliżał się do niego i napełniał się nim Także to, to chyba o to mi chodziło. Paweł jak... Dla mnie muzyka łączy się też no, z czymś, co bym mógł nazwać przeżyciem, z doświadczeniem, ale też bardzo konkretnie z emocjami. I zacząłem się zastanawiać, i chciałbym cię o to zapytać: jak ty to widzisz? Jak ważne są emocje właśnie w tych spotkaniach modlitewnych, uwielbieniowych? Bo no, bo to też można usłyszeć czasem, nie? W szczególności ze strony osób, które są bardziej takie zdystansowane do, do modlitwy, wielbienia, którzy potrafią wygłosić takie ostre tezy, nie? że tam, no, cytując, tak, że tam nie ma nic więcej poza emocjami, że to tylko nakręcanie siebie i tak dalej. Dla mnie emocje to też jest część naszego życia po prostu, więc one są ważne. I ciekawy jestem Twojego zdania, jak Ty na to patrzysz. No, dla mnie one są ważne i spójne z naszym życiem. No, nie, ciężko jest oddzielić emocje od ducha, od, od psychiki, od, od naszego ciała. No, jesteśmy cali w tym, więc. Y dla mnie na przykład bardzo tak osobiście uwalniające było, kiedy wziąłem gitarę i zacząłem się modlić tak bardziej ekspresyjnie. Bo ja generalnie jestem raczej człowiekiem takim stonowanym. Raczej jeśli chodzi o tańce, to tak średnio. Zawsze się żona ze mnie śmieje, że. No, że już lepiej nie tańczyć, bo robię z siebie pajaca, jak z nią tańczę. Po prostu no, nie jest to moja ekspresja, ale stwierdziłem w pewnym momencie, że, no, że chciałbym Bogu oddać chwałę też, też swoim ciałem, nie? że nie tylko śpiewać, grać, bo wiadomo, na basie można się schować za instrumentem w sumie się nie ruszać i, i, i nikt nie ma z tym problemu. Ale wziąłem gitarę i zacząłem właśnie chodzić. Zacząłem y, czasem głośno się modlić, y, nie tak tylko cichutko, śpiewać głośno, czasem krzyczeć, y, podnosić ręce y, i ruszać się bardziej dynamicznie. I to naprawdę było przełomowe dla mnie, tak, tak duchowo, że, y, że ta modlitwa nabierała innej dynamiki. Pokazywała mi więcej o sobie i też otwierała mnie na to, co można też na scenie zrobić, że, że nie trzeba tylko stać się z gitarą, że można się ruszać, że można właśnie skakać, że, że ta modlitwa jest pod tym kątem niesamowita, że. Że daje naprawdę dużo wolności, i, yy, i wiadomo, że w tej wolności można przesadzić. Są takie przypadki na pewno wiele, ale, yy, ale to, że ktoś jest w stanie jakby yy, z natury, jeśli tak jak ja jestem stonowany, a, a jest w stanie dzięki tej modlitwie się uwolnić od tego i zrobić jakiś krok naprzód, żeby właśnie, nie wiem, coś wykrzyczeć, dla mnie to było bardzo uwalniające, że ja mogę to, to zrobić. Um, więc dla mnie te emocje są, są mega ważne, i, i, i Bóg myślę, że też traktuje je serio: to, to co się w nas dzieje, to, to czy ym, jesteśmy radośni, czy. Ym, dla, dla mnie, na przykład, w modlitwie uwielbienia, często to jest jakaś decyzja moja. To, to nie jest tak, że ja czuję się świetnie. Więc w związku z tym, że jestem radosny i, i szczęśliwy i nie mam problemów, to uwielbiam Boga, bo, bo tak. Tylko to jest często decyzja, że w słabości, że w tym, że nie daję rady jako tata, jako mąż, że nie wszystko robię świetnie, że coś się nie ułożyło. To ja podejmuję decyzję, że podnoszę ręce i uwielbiam Boga. Tym, że on jest Bogiem, on jest królem yy, i że poddaję mu to wszystko, yy, co się dzieje w moim życiu. Yy, I czasem to jest właśnie w sumie wbrew emocjom i, i tym, co czuję, yy, ale, ale to jest yy, znowu niesamowicie uwalniające, kiedy, kiedy wbrew temu znowu podnoszę ręce, uwielbiam go i znowu do mnie dochodzi, że. Że to on jest królem, że to on jest panem i że, yy, i że on wie najlepiej, yy, co jest dobre. Yy. Jak myślisz, dlaczego jest tak, że modlitwa yy, śpiewem jest pociągająca dla ludzi? Co w tym jest takiego. Takiego wiesz, takiego wow, że, że, że tak wiele osób chce i, i rzeczywiście czasem mówi, to jest to moje miejsce. Bez tego miejsca być może nie byłbym w kościele, czy nie byłabym w kościele. Może to daleko idące wnioski, ale naprawdę wierzę, że Duch Święty daje nam to na te czasy, że, że to jest coś, co, hmm, co naprawdę. Gdzieś jest w planie Bożym dla, dla Kościoła. Yy, osobiście znam wiele osób, które nawróciły się dzięki tej modlitwie, dzięki jakiemuś wydarzeniu, na którym byli, właśnie związanym z uwielbieniem. Yy, I myślę, że to naprawdę jest takie narzędzie, które sprawia, że hmm, przychodzimy do Boga, że przychodzimy bezpośrednio do Niego, że doświadczamy już osobiście tego, że On za nas umarł i z martwych wstał dla nas, a nie dla mojego sąsiada czy, czy, czy kogoś obcego, tylko dla mnie. I to staje się subiektywnym doświadczeniem. Um, więc może to jest daleko idący wniosek, ale tak czuję, że, że naprawdę Duch Święty daje to Kościołowi um, jako też narzędzie ewangelizacji um, dzisiaj, że... Um, ja, ja powiem szczerze, że kilkanaście lat temu byłem mocno zafascynowany Mateo. Nie wiem, czy ojciec kojarzy, ale, ale jest taki wokalista, właśnie uwielbieniowy, chrześcijański. I ja nie mogłem się zmieścić w głowie to, że on nagrał swoją płytę live w klubie jazzowym. I, I tam normalnie śpiewało o Jezusie. Te, te piosenki są pełne Słowa Bożego, i dla mnie to było niesamowicie pociągające, że można śpiewać o Jezusie w klubie jazzowym, jaką On musi mieć odwagę, żeby to robić, żeby się przyznawać do, do Jezusa przed ludźmi, bo to nie było wydarzenie chrześcijańskie, tylko normalny, regularny koncert w klubie. I tak sobie pomyślałem wtedy, że ja też tak chcę, nie? że ja też chcę yy, głosić Jezusa wszędzie, gdzie się da i, yy, i wszelkimi sposobami. I ta modlitwa uwielbienia jest dla mnie też tego typu kanałem, który yy, no dotyka serc po prostu. Dotyka serc. Yy, wczoraj nawet na tej premierze była taka pani, którą, którą zaprosiła mama mojej koleżanki i z tego, co wywnioskowałem, to nie miała za wiele wspólnego z modlitwą uwielbienia i też nie wiedziała, czego się spodziewać na tym koncercie i właśnie dziękowała po i mówiła, że, no, że nie sądziła, że to będzie takie wydarzenie, i że jest taka poruszona i tak dotknięta. I dla mnie to jest coś, coś w tym jest naprawdę niesamowitego, że, że jest to z jednej strony piękno muzyki, mhm. piękno śpiewu, piękno harmonii, a z drugiej strony jest to nasączone Duchem Świętym, i, i że Duch Święty ma jakąś sposobność do tego, żeby działać. No, i tego chcę jak najwięcej na, na naszych wydarzeniach, żeby naprawdę yy, dawać przestrzeń Bogu do tego, żeby On robił to, co chce. No to, to, to jest yy, dla mnie najważniejsze. Tych wydarzeń z pewnością już troszkę jest za Tobą i chciałbym się zapytać, oczywiście w. W ramach Twojego komfortu też, no bo to zakładam, że, że nie wszystko musi być otwarte i publiczne, ale czy mógłbyś się podzielić takimi spotkaniami z ludźmi, którzy przychodzili właśnie po, po spotkaniu modlitewnym, czy pisali Ci potem maila, czy dawali w jakikolwiek inny sposób znać, że, że to jakoś, e, będąc w tej modlitwie, że ich to dotknęło, zmieniło, jakoś wpłynęło na ich życie, zmieniło coś? Właśnie, czy, czy, czy masz takie świadectwa, które też z takiej wolności mógłbyś się opowiedzieć. Hmm. Ja. Sprzed wczoraj, y, mam świadectwo świeżutkie. Y, graliśmy w Krakowie y, dzień przed premierą 9 października w Płaszowie y, i podeszła do mnie dziewczyna, która była na naszym wydarzeniu w maju, czyli parę miesięcy wcześniej y, no i mówiła, że, że właśnie podczas tego wydarzenia y, miała takiego doła duchowego i tak naprawdę no, że ciężko jej było po prostu duchowo. I mówi, że podczas tego wydarzenia miała jedno z piękniejszych spotkań z Jezusem, że, że po prostu nic jej nie przeszkadzało, tylko wszystko jej pomagało do tego, żeby się z Nim spotkać. Też to było na Skałce w maju i, i też to był koncert... Z najświętszym sakramentem, więc to też jest takie y, dla nas super, jeśli, jeśli to, to jest możliwe. Nie zawsze to jest możliwe, ale też, też y, wtedy Jezus jest tak jeszcze bardziej w centrum, y, jeśli jest ta opcja najświętszego sakramentu. Y, no i właściwie mówiła, że, że od tego czasu jest dużo lepiej, nie? Że, że coś kliknęło. I że dużo łatwiej jest jej w relacji z Bogiem. I dla mnie to było też niesamowite, bo, no bo minęło trochę miesięcy od tego wydarzenia i, i, i w sumie takie, takie świadectwa też tak podnoszą, i fajnie jest to słyszeć, że jest jakiś owoc tego, co robimy. Bo to no, nie zawsze tak jest. Nie, nie, nie zawsze wszystko wiemy, nie zawsze do nas dociera, nie zawsze ludzie się dzielą tym, albo się dzielą właśnie po paru miesiącach, ale to jest takie najświeższe świadectwo z, przed paru dni. Chciałbym cię zapytać jeszcze na koniec <coughs> naszej rozmowy wobec tego, jak zacząć. Jak zacząć z tym wielbieniem, o którym mówiłeś w życiu, takim codziennym, takim osobistym? Jak zacząć w ogóle, jeśli by ktoś chciał, z takim uwielbieniem no, we wspólnocie? Czy to trzeba się zapisać do jakiejś grupy? Jak to w ogóle działa? Jeśli, najpierw to pierwsze osobiste. Jeśli chodzi o to osobiste, to... Myślę, że najlepiej jest sięgnąć po Słowo Boże, czyli po prostu czytać to Słowo. I ono bardzo szybko prowadzi do oddawania chwały Bogu za, za to, jaki jest, co robi. Jak, jak się przeczyta te wszystkie historie biblijne, bohaterów biblijnych, z ich życia, cudów, które Bóg czynił przez proroków, potem jak się przejdzie do, już do Nowego Testamentu wszystkich zapowiedzi, proroctw na temat Jezusa i, 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 i Ewangelii i dziejów potem apostolskich. No myślę, że, że to bym polecał. Po prostu, żeby czytać karmić się słowem i to prowadzi do, do uwielbienia. A jeśli chodzi o takie uwielbienie grupowe, no to, to myślę, że najlepiej w sieci sobie poszukać, czy to wspólnot czy wydarzeń. Które się dzieją. Najfajniej, według mnie, wejść do jakiejś wspólnoty. Jeśli, jeśli jest ci bliska, właśnie taka modlitwa uwielbienia, spontaniczna, jest ci bliska muzyka, to, to, to myślę, że to jest najlepsze, żeby gdzieś wstąpić do jakiejś wspólnoty, zobaczyć, poznać tych ludzi. Nie, bo to też jest tak, że tych wspólnot jest trochę i nie każda musi być dla ciebie akurat. Mhm. Nie? Więc ja zawsze mam taką wolność w sobie. Ja jestem we wspólnocie JAFA w Krakowie. Wspólnota, która głównie ma w sercu młodych ludzi ewangelizację i formację młodego pokolenia, czyli od dzieci do powiedzmy studentów. Ale, ale tych wspólnot jest dużo i, i ta modlitwa wygląda trochę inaczej, i, i te charyzmaty są trochę inne, no i też misja wspólnoty jest inna, nie? więc też yy, to jest ważne, żeby gdzieś tam znaleźć miejsce, które jest spójne z tym, co chcemy też w życiu robić i co odczytujemy jako nasze powołanie. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję I ży bardzo. Życzę powodzenia w głoszeniu i uwielbianiu Pana Boga. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzle zapraszam w przyszły czwartek.